Feuer! Secure the objective. Eliminate the enemy. This looks like a way through. Keep it quiet. The enemy deployed a juggernaut. Our gunship is on station. Airdrop inbound. This was a hidden city. How did AQ find it? Someone's helping them. Open AQ! No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i w końcu mogę Was przywitać w dzień update'u. Dzisiaj wleci aktualizacja sezonu 2 Przeładowanie, o której informowałem Was wielokrotnie już we wcześniejszych materiałach, dlatego nie będę przybliżał tych zmian, które dzisiaj wlecą, bo robiłem to już kilka razy. Natomiast pojawiło się też kilka innych informacji, a przede wszystkim chcę Was poinformować, że dzisiaj robię swój pierwszy stream przedłużany. Oczywiście związany on będzie również z tym update'em. Także zapraszam w okolicach godziny 16 tutaj na mój kanał na YouTubie, na streama. Link będziecie mieli w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Podczas tego streama rozdam Wam również nagrody o wartości kilkuset złotych, dlatego warto wpaść. Pamiętajcie po prostu i wpadnijcie w wolnej chwili. A kto wie, jeżeli będziecie mieli taką ochotę, to możecie spowodować, że na tym streamie posiedzę troszkę dłużej niż planuję. No a teraz przejdę, moi drodzy, do tych informacji, które pojawiły się kilkanaście godzin temu, kilka godzin temu, o których nie wiedzieliśmy jeszcze, gdy nagrywałem poprzednie materiały o sezonie drugim. Zacznijmy może od oficjalnych zmian w grach rankingowych w Call of Duty Modern Warfare 2. Rankedy doczekały się kolejnych restrykcji. No i tymi restrykcjami są dosyć oczywiste wybory, bo przede wszystkim zabroniono używać od teraz Kastowa 762, czyli broni, która zabijała szybciej niż taku, jeżeli oczywiście strzelaliście po głowie, oraz został wyłączony tuning broni, co w zasadzie od początku powinno tak wyglądać. Robią to dopiero teraz, ale lepiej późno niż wcale. Przynajmniej nie będzie już pytań, jak masz stuningowany dany dodatek. Po prostu każdy będzie grał swoimi dodatkami, a nie będzie już tego po prostu pola manewru do gdzieś tam stuningowania dodatku w taki sposób, by był po prostu jeszcze lepszy względem innych dodatków w grze. Po prostu to jest zbyt skomplikowane i zbyt złożone na taki tryb jak rankedy w MW2. Kolejną informacją jest już nowość, która zmierza no zarówno do Warzone 2, jak i do Multi Modern Warfare 2. Chodzi o nowe ustawienie, które każdy z nas może pod siebie dostosować. W skrócie, jak już po tym klipie, który teraz widzicie, ewidentnie widać, że chodzi po prostu o preferencję tego, w jaki kolor ma zamieniać się wasz ekran w momencie, gdy dostaniecie flesza. Domyślnie oczywiście od zawsze był to kolor biały, rozlewała się biel na całym naszym ekranie. Teraz dzięki temu ustawieniu, jeżeli ta biel was denerwowała, możecie ustawić sobie czerń, przez co ekran będzie się przyciemniał, wyłączał w takim wielkim skrócie, a nie rozjaśniał, wybielał, jak to było do tej pory. Dajcie znać, co sądzicie o tym ustawieniu. Ja widziałem jakiś czas temu dużo jakby opinii o tym w momencie, gdy było to promowane bodajże w Battlefieldzie 2042 jako jedno z ustawień, jako jedna z tych rzeczy, których ciężko było zrozumieć, czemu nie ma tego dalej w kodzie. No to jest. Jest od dzisiaj, w zasadzie będzie od dzisiaj w update'cie środka sezonu drugiego. No i na ten moment to wszystko, co chciałem Wam tak na szybko informacyjnie przekazać. Dzisiaj wielki dzień. Miejmy nadzieję, że zarówno Warzone 2, jak i Modern Warfare 2 staną się lepszymi grami, szczególnie pod względem technicznym, stabilności, jak i po prostu pod względem kontentu, który dzisiaj wleci. Wbijajcie na streama, a aktualizacja, jeżeli jeszcze nie wiecie, wlatuje o godzinie 17 czasu polskiego oficjalnie na wszystkich platformach, także w miarę możliwości w okolicach tej godziny
godziny. Włączajcie swoje sprzęty, żeby pobrać nową zawartość do Warzone 2 i Modern Warfare 2. Dajcie też znać w sekcji komentarzy, na co czekacie najbardziej. Ja nie ukrywam, że w związku z tym, że będę miał streama przedłużanego, to pewnie sprawdzę dosłownie wszystko nowego, co w grze się pojawi. Natomiast jestem ciekaw, czy na przykład czekacie na nowy epizod rajdu, czy na te nowe rzeczy w Warzone 2, zmianę mety, czy może po prostu jeszcze coś totalnie innego, o czym nawet w tym momencie nie pomyślałem. Chętnie poczytam w wolnej chwili wasze komentarze, a teraz raz jeszcze zapraszam na streama, no i oczywiście widzimy się ewentualnie w przyszłych materiałach. Mówi Goldzor, na razie.